się umalowałam. Idziemy teraz na spacer. Jest bardzo pochmurno. I zakładałam sweter jakiś, może ten, nie, tego nie. O, założę ten sweter i na to kurtkę, żeby było ciepło. Dobra, idziemy. Czasami warto wyjść tak na spacer, chociaż na 5 minut. Nawet jeżeli nie wiem, może bardzo wcześnie, to chociaż po prostu wyjść na 5 minut i pooddychać. Ja wyglądam jak jajko i niepotrzebnie zrobiłam tą fryzurę. Plus mam taką gulkę tutaj. No to okropnie. Jestem straszną panikarą i jak ja widzę jakiś cień lub jak coś się leci w liściach, to ja od razu panikuję. Ja się strasznie boję zwierząt w lesie. Ja po prostu strasznie, jak ja po prostu coś słyszę albo widzę jakiegoś dzika lub borsuka, bo to jest dużo borsuków, to ja od razu po prostu... A, zabierz się stąd! Zrobiłam owsiankę i herbatkę, bardzo zmarzłam na dworze. Ale mam jeszcze 40 minut do szkoły i po szkole idę od razu na siłownię. I mam lekcję do 16, więc późno będę na tej siłowni. Będzie strasznie dużo ludzi, zawsze chodzę o rano, o jakiejś 6. Teraz jakoś stwierdziłam, że nie mam ochoty, pójdę później. Zrobimy test owsianki, to jest moje pierwsze śniadanie. 10, tak mi się wydaje. Dopóki nie wyjdę jeszcze, to właśnie chcę coś pomontować, pisać kilka rzeczy, bo robię daily, jak wiecie. Nie w daily chodzi o to, że ty jesteś cały czas przy montażu, codziennie montujesz, nawet jeżeli nie nagrywasz codziennie. Ja już idę do szkoły. Ja już wróciłam i byłam na siłowni. Było tyle osób, nie pamiętam kiedy było tyle osób. Jestem cała spocona, jestem przemęczona, mam tłuste włosy. Więc muszę iść się umyć, ale jeszcze przed umyciem wypiję szklankę kawę, bo mam strasznie dużo nauki i muszę dzisiaj wszystko nadgonić, bo przez ostatnie kilka dni montowałam filmy i spałam po 3 godziny, więc nie miałam czasu na naukę. A właśnie chcę robić teraz daily codziennie, więc musiałam na początku dużo przepracować, żeby teraz mieć powoli luz i skupić się na nauce. Wydaje mi się, że mam znów przebudzenie duchowe. Ja mogę się mylić, ale ostatnie przebudzenie, jakie miałam, to było moje pierwsze, było 2 lata temu w marcu. Teraz mam takie uczucie, że jakby rosnę, wiecie o co chodzi? Nie, że fizycznie, wiadomo, tylko... Także czuję, że się rozwijam duchowo i czuję, że poznaję jakby taką inną energię. Ja wiem, że możecie pomyśleć, że jestem wariatką, ja wiem, ale wydaje mi się, że mam przebudzenie. W sensie nie, że mam przebudzenie teraz, tylko że ono nadchodzi i zaraz jakby będę taka, wiecie, level wyżej niż jestem. Tak, pamiętam, właśnie miałam je 2 lata temu w marcu. Było niesamowite uczucie. Wydaje mi się, że to mam, ponieważ znów czuję się sobą. Ja w szkole byłam zmęczona, mimo że spałam długo. Tu byłam jakaś taka nieżywa i leżałam. Byłam dużo kanap w szkole i spałam dzisiaj na przerwie. Ja już się umyłam, umyłam włosy i mam takie... Tak to się robi. Mam takie mega śliskie. Chcę nałożyć teraz maseczkę i ona wygląda tak, że właśnie biorę... O tak, biorę do takiego pojemniczka, biorę serum i daję na tą maseczkę i ona się tak powiększa. I to jest coś takiego i to się zaraz napęcznieje i będzie takie duże. I czasami dolewam też sobie tonera, też można właśnie z tonerem, żeby nie wlewać całego serum. Oh no! Wylało mi się na zeszyt! Tu jeszcze zeszyt, gdzie mam wszystko rozpisane na kolejne dni. Jezu! Nie wiem, czemu wpadłam na pomysł, żeby psikać na zeszytem. Wydaje mi się, że to jest za mała na moją twarz. To się nie mieści. Zapisuję plan na ten tydzień i zapisuję, co zostało mi do zrobienia, na jakie dni mam jakieś karty pracy, sprawdziane, kartkówki. Muszę sobie rozpisać.
najlepszy zapach świeczki, jaki kiedykolwiek mógł być. Nie żartuję. Świeczka o zapachu prania to jest coś, bym nigdy w życiu nie wpadła. To jest tak pięknie pachnie, ona już jest prawie na zużyciu. Jak mi się skończy, będę chciała kupić już dużą. To ta. Dobra. Zrobiłam rzeczy YouTube'em, więc teraz zrobię rzeczy szkolne. 21 zaraz. Po 22 będę się kładła spać. Zrobię jeszcze godzinę materiału szkolnego i idę. Już kończę, jest za 15:22. W jaki ja sposób powiedziałam tą godzinę? Ale chciałabym podziękować bardzo za oglądanie. To był dość długi dzień. Nie wiem, czy nagrałam dużo tego, czy nie, więc nie wiem, jak wyjdzie materiał. Ale był dla mnie bardzo produktywny. Wiadomo, dla kogoś, kto to ogląda, może nie być, a dla kogoś drugiego może być. Różne są cechy produktywności, ale wydaje mi się, że to ty musisz sam wiedzieć, czy byłeś produktywny, czy nie. Ja uważam, że byłam dzisiaj mocno. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę ci dobranoc lub miłego dnia i widzimy się jutro.